Właśnie to przekłada się przede wszystkim, jako polityk będę bronił, że to się przekłada właśnie z kwestii politycznych, bo o tym, jak funkcjonuje Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji Rynku Rolnego, w jakim kierunku idą dopłaty, jak funkcjonuje Agencja Rynku Rolnego, przepraszam, już może pomijmy, ale choć wszystkie te trzy agencje, jak one funkcjonują, to jest wypracowane właśnie nie tylko, często nie tylko na Kolegium Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale często na rządzie, w zależności od skali problemu, czyli o tym, jak tutaj rolnicy, wy to odczuwacie, to zależy tam od góry. Bo jeżeli jest wola polityczna, że nie sprzedajemy spółkom, czy polskim, czy zagranicznym, to urzędnicy będą tutaj tak wykonywać. I całkowicie popieram pańską tezę, że większość, jestem przekonany, większość urzędników, oni chce rzetelnie wykonywać swoją pracę w interesie rolników. Ale oni mają często związane ręce. Najczęściej, bo decyzjami politycznymi. No bo proszę państwa, jeżeli rząd deklaruje zabezpieczenie rolników przed wykupem, niezależnie jaki rząd, przed wykupem wielkich gospodarstw, to w moim przekonaniu jedną z prostszych narzędzi do ograniczenia tego zakupu spekulacyjnego jest zabezpieczenie tej ziemi w przyszłości. Co się z nią staje? I tak właśnie Janusz Wojciechowski, europoseł zresztą, ale z rolnictwem bardzo blisko związany, opracował taki projekt po tych słynnych protestach naszych tu kolegów. Projekt ustawy ograniczający obrót ziemią nabytą po nabyciu, przez ile lat, jak ona może być sprzedawana, przekazywana i tak dalej. Uzyskał to bardzo wysoką opinię tutaj kolegów. No i niestety ten projekt został odrzucony już w pierwszym czytaniu w Sejmie, argumentując, że jest niezgodny z prawem unijnym, chociaż Wojciechowski jest posłem, no i w Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, więc wydaje mi się, że on mówił, zresztą mówił, że ta sprawa jest taka dyskusyjna i to rząd się musi mocno zaangażować, żeby uzyskał ten projekt notyfikację. Teraz moi koledzy przygotowali kolejną projekt zmian, jest już w Sejmie, będzie niedługo na komisji, który określa, która sprowadza się właściwie do jednego głównego punktu, że ziemię może nabyć tylko rolnik indywidualny. I to powoduje już określone konsekwencje. Jest opinia, która mówi, że nie jest to do końca zgodne z prawem Unii Europejskiej, no ale to rząd powinien, być może, że uda się w dalszych pracach tak sformułować, żeby to było zgodne, a poza tym mamy też rząd, który czasami może wymusić albo wynegocjować u pani komisarz, zapomniałem jak się nazywa, że być może zostanie to przygotowane. Można te narzędzia, o których mój pan, przepraszam, Paweł, tak? Tak, że pan Paweł mówił, że te narzędzia, ale te narzędzia może dać tylko rząd. Czyli rząd, powiedzmy, Sejm. No tutaj też jakby przechodząc już do drugiego punktu, może na początek chcę powiedzieć, że jest projekt, też przez moich kolegów przygotowany, projekt ustawy o spółdzielniach rolnych, które właśnie mają się zajmować tym, między innymi o czym będzie w tym naszym czwartym punkcie, współpraca gospodarcza, że jest tam możliwość tworzenia spółdzielni rolników. Każdy z rolników będzie mógł należeć do kilku spółdzielni, na przykład uprawy roślin, nie wiem, pośrednictwa, no, pośrednictwa w nawozach, czy też spółdzielnia zajmująca się przetwórstwem rolnym, czy zwierzęcym. I te spółdzielnie, ale na takiej zasadzie, że tych spółdzielni nie będzie można, tam nie będzie można w razie czego szybko, w ogóle
rozwiązać na tej zasadzie, żeby podzielić się majątkiem. Jeżeli państwo coś włoży, to jakby zabezpiecza się, że rolnicy będą zobowiązani, ale w ten sposób będą uczestniczyć w tym łańcuchu od żywnościowym, od produkcji, łącznie z tym, że będą mogli również sprzedawać. To oczywiście wiąże się z określonymi konsekwencjami. To jest taki na wzór właśnie tych spółdzielni francuskich, bo oczywiście tu nie chodzi o odkrywanie Ameryki albo kamienia filozoficznego, ale dobre rozwiązania z państw unijnych, gdzie przecież podlegają tym samym przepisom ogólnym, unijnym, co nasi rolnicy, można te rozwiązania zrobić. Można te rozwiązania przenieść na grunt polski i dać narzędzia do tego, ażebyście, żeby nasi rolnicy mogli realizować tą swoją misję, bo to nie ukrywajmy, to nie jest tylko zajęcie, ale to jest również misja, o czym mówił tutaj również Edek Kosman. Dziękuję.